krokusy to fenomen przyrody tatrzańskiej. To kwiat, który wędrował wraz z ludami włoskimi, z pasterzami, i pasterze, zakładając polany, nawozili je poprzez obecność owiec i to dało warunki do masowego pojawu krokusów. A fenomen krokusa polega chyba na tej jego masowości. Nie ma innego kwiatu w Tatrach, który by takimi łanami zakwitał i jest taki solidarny, wszyscy razem, widać to rzeczywiście kolorystycznie wspaniale. Jak tylko zaświeci słońce, to one się rozchylają i z utęsknieniem czekają na czmiele i na inne owady, które je zapylają. To jeden z najpiękniejszych chwil, jakie widuję, gdy ludzie na kolanach oglądają przyrodę. Krokusa się ogląda klęcząc i z zachwytem pochylając, i to jest to cudowne. I to myślę, że to buduje chyba w ogóle szacunek do przyrody, jeżeli ludzie potrafią tą przyrodę dostrzegać. Zaczynają być coraz modniejsze właśnie wycieczki na oglądanie krokusów. Ja kiedyś w Krakowie widziałem ogłoszenie: wycieczka na krokusy. Krokus to nasz symbol, bo to jest roślina, która dopełnia krajobraz tym fioletem na wiosnę i jest czymś niezwykłym, czymś wspaniałym. Jest taką zapowiedzią, że oto kończy się zima, zaczyna się wiosna, trzeba odłożyć narty, trzeba wyciągnąć buty, może jeszcze nie letnie, ale już nie narciarskie. Czy trzeba zacząć myśleć o innej aktywności i szykować się do wędrówek wiosennych i letnich.